Ale gdyby nie to, że to był dzień walki, to ja bym mu wyjebał w trąbę normalnie. Ale patrzcie w ogóle na sytuację. Przychodzi gość, który walczył w UFC, w KSW, naprawdę z wielkimi nazwiskami, przychodzi do Afrykowej Federacji i cały czas pierdoli o tym easy money, kiedy mu się daje warunki takie, jakie ja bym chciał, no bo wiadomo, że byłoby mi lepiej w takich warunkach walczyć, czyli na przykład boks przez 3 rundy w małych rękawicach, albo K1 przez 3 rundy w małych rękawicach, to on nie chce tego. Dlaczego? No co, kurwa, boi się? UFC fighter czy UFC precel, kurwa? Bro, listen. Who are you? Who are you? Nobody knows you. Ej, słuchajcie. You're nobody. Ej, tak naprawdę, you're słuchajcie. Jak Norman, nobody. Słuchajcie. Nobody. Dobra, shut the fuck up. Shut nobody. The fuck up. Nobody. Słuchajcie. Hey. Słuchajcie. Hey. Jak Norman przyszedł tutaj do fejmu, miał 40, kurwa, chyba 3000 na Instagramie, był, kurwa, nikim, dostawał w pizdę, kurwa, w KSW, tam był w tym UFC też, tam dostawał w pizdę. Tak naprawdę walka z Kasiem go wypromowała. Tak naprawdę Norman był nikim. Okej, jest sportowcem, to mu oddaję, że ma 20 lat doświadczenia, czarny pas, kurwa, w judo, w jiu-jitsu czy w wujitsu, chuj mnie to obchodzi, mam wyjebane, naprawdę. Przyjąłem jego warunki, bo powiedział, że nie będzie walki, bo coś tam, że kurwa, on nie będzie się bił w K1, bo to jest mała klatka, bo ja mam większą przewagę, bo ważę tam, nie wiem, 10 kilo więcej od niego, bo tam ludzie w ogóle też gadają, że ja ważę 30 kilo więcej od Normana. Słuchajcie, ja ogólnie robiłem wagę do Araba, żeby walczyć mniej od niego po prostu, żeby być szybszym. I ja w tym momencie ważę 96,600, więc no to nie jest 30 kilo, tylko to jest raptem kilkanaście kilo może. Dlatego, no tak jak mówię, no to nie do końca to się wszystko zgadza, nie? Mordo, ale Norman żadnej walki w UFC jednogłośnie nie przegrał i w KSW przegrał tylko z Gamrotem. No to dlatego mówię, to chyba tym bardziej szacun dla mnie, że wychodzę z takim typem do kurwa małej klatki. No nie, ale po prostu wcześniej powiedziałeś, że nic nie osiągnął i tamtej jego walki nikt nie oglądał. Nie, nie, mi chodziło tylko... bronić Normana, bo też jest z UFC, nie? Ale słuchajcie, mi tylko chodziło... Nie, bo dokładnie. On się mnie pyta, who you are? Sielej. My jesteśmy w Afrykowej Federacji. Chodź, lick my feet. Come, chodź, 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 come, kurwa. Chodź. What's wrong, bro? What's wrong? What's wrong? What's wrong with you? No niech podejdź trochę bliżej, no, spokojnie. Too many steroids. Too many steroids. Nikola, daj go trochę bliżej, tam niech pogadają. Tak, to teraz zrobimy face to face. Face to face. Norman, face to face. A mnie płacą, to powiem, że Norman zaproponował... Palisz mi buciki! Za dużo sterydów, chłopczyku, co? Spokojnie, Nikola. Kira, trochę do tyłu daj. What you gonna do in round two? Gówno, dostaniesz w pierdol. Second round, what you gonna do? Second round, what you gonna do? Dostaniesz w pierdol w pierwszy. I'm going to human... Kasie, nie trzymaj mnie tu. Hey. Nie trzymaj mnie tu. Hey. Second round, I'm going to humiliate you. Okay, we will see. Grappling. We will see. Grappling. We will see. Help! Okay. Yeah, we'll see. One round is all you have. Yeah. Słuchajcie, wielkie brawa. Panowie, pierwsza runda boks, druga, trzecia runda MMA. Na zasadach fame MMA. Ja przepraszam, bo ja tu widzę, jest takie... Czuję się niedowartościowany z moim partnerem, bo widzę, że my jako jedyni tutaj jesteśmy.